Okres wakacyjny sprzyja wyjazdom w tropikalne rejony świata. Pamiętajmy jednak, że oprócz wspaniałych widoków, słońca, pięknych plaż i ciepłych mórz, możemy zetknąć się z chorobami, które niejednokrotnie mogą stanowić dla nas śmiertelne niebezpieczeństwo. Wypoczynek wakacyjny coraz częściej łączony jest z bardzo odległymi podróżami. Rodacy nasi docierają do wszystkich zakątków świata, również i do krajów o innych właściwościach pod względem stanu sanitarno-epidemiologicznego, jak również warunków klimatycznych. To wszystko powoduje, że oprócz przyjemności związanych z wypoczynkiem musimy pamiętać także o naszym zdrowiu. A więc wybierając się do krajów położonych w innych strefach klimatycznych, wybierając się do krajów, gdzie stan sanitarny i zagrożenia epidemiologiczne są znacznie większe niż w Europie, powinniśmy zasięgnąć przed wyjazdem porady w gabinecie medycyny podróży, aby tam ustalić z lekarzem niezbędne działania profilaktyczne. Te działania profilaktyczne to przede wszystkim szczepienia przeciwko różnym chorobom, z którymi w trakcie wyjazdu możemy się spotkać, ale to również i profilaktyka przeciwmalaryczna. I takie poradnictwo w zakresie medycyny podróży prowadzimy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jadąc do krajów tropikalnych, musimy pamiętać o wykonaniu pewnych szczepień szczególnych, które nie są wykonywane w ramach szczepień obowiązkowych u dzieci w naszym kraju czy u dorosłych. Do takiego szczepienia w szczególności zaliczyłbym szczepionkę przeciwko żółtej febrze, czy też synonimem jest żółta gorączka. I tutaj pamiętajmy, że do krajów Afryki subsaharyjskiej, jak i do krajów Ameryki Południowej wymagane jest to szczepienie potwierdzone międzynarodowym świadectwem szczepień. Ryzyko tego zakażenia przenoszonego przez komary jest wysokie, szczególnie wysokie w Afryce. Innymi szczepieniami, o których chciałbym powiedzieć, są szczepienia przeciwko chorobom, które wynikają z braku higieny. W wielu krajach, do których podróżujemy, a szczególnie w warunkach turystycznych, trudno o zachowanie takich warunków. Dlatego też sugerowałbym, aby jadąc do tych krajów, pomyśleć o szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu pokarmowego w szczególności oraz przeciwko durowi brzusznemu. Zawsze pamiętajmy o tym, żeby dostosować zakres wachlarz szczepień do programu wycieczki, do zamiarów, jakie mamy i do celów, w jakich podróżujemy. To jest bardzo, bardzo istotne. W niektórych krajach istnieje obowiązek posiadania międzynarodowej książeczki szczepień. Również tę informację uzyskamy w punkcie szczepień ochronnych.